Mateusz jest uczniem zespołu szkół samochodowych. Do forum młodzieżowego na Facebooku dołączył z nadzieją zrobienia czegoś kreatywnego. W dobie pandemii, tak jak powstała ta grupa na Facebooku, jest to potrzebne, ponieważ mamy ograniczone poruszanie się, nie możemy nigdzie wychodzić, więc możemy w internecie razem wszyscy się spotkać, wymienić się pomysłami, doświadczeniami i spróbować razem coś zorganizować, jakąś akcję, oczywiście bez wychodzenia z domu. Pełnomocnik prezydenta do spraw dzieci i młodzieży przyznaje, że nie tak wyobrażał sobie współpracę z młodzieżą. Przyzwyczajony do kontaktu face to face i działania, musiał stworzyć jakąś alternatywę. Stąd grupa Legnickie Forum Młodzieży. Nie chcąc czekać i biorąc pod uwagę to, jak wiele różnych tematów trzeba poruszać, jeśli chodzi o młodzież. Dlatego też została taka podjęta decyzja, żeby założyć takie forum internetowe na social mediach i zacząć już tę dyskusję z młodzieżą, zacząć wsłuchiwać się to, co ma młodzież do powiedzenia już teraz. Do grupy na Facebooku może dołączyć każdy. Jej założyciel ma nadzieję, że stanie się ona źródłem pomysłów i inspiracją do podejmowania działań wspierających młodzież.